Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj troszkę chory jestem i taka nieprzyjemna robota z E90, czyli z trójką. Jest to model przedliftowy, ale już z silnikiem N47, czyli ten z tym rozrządem z tyłu od skrzyni biegów. Co ja właściwie tutaj robię? Otóż jest wyciek oleju i to spory przy tym silniku. No i jest wymontowana podstawa filtra oleju razem z chłodniczką, tak jak widzicie. Mam to rozmontowane. No i częsta tutaj przypadłość ta, że te o-ringi puszczają. No i tak samo jest w tym wypadku. Może nie tutaj cała ta uszczelka, którą Wam za chwilę pokażę, ale te tulejki, takie plastikowe, są między podstawą a filtrem oleju. Przepraszam, nie filtrem oleju, tylko chłodniczką oleju. Robią się kruchy, no i tak wszystko to ścieka. Także ten cały silnik jest tutaj ulany. No, tutaj jeszcze na diagnostyce wyszło, że uszkodzony jest sterownik świec żarowych. Tam jest. Ale właściciel tego auta stwierdził, że na razie nie będzie tego montował. Natomiast no, powinno to być zrobione od razu, bo tutaj DPF dostaje po dupie, tak? Teraz jest zima. Silnik kopci na zimnym. No, ale co ja mogę. Podstawa ulana i zaraz sobie tutaj lampkę tylko przymocuję. No i właśnie, tak to wygląda, słuchajcie. I w tym wypadku nie puściła ta uszczelka, tutaj mam już ją nową, z oryginału. Tak to wygląda, tutaj wywiadrze jest stara. Nie jest zła, co prawda są twarde te gumy, ale problem nie był tutaj, a problem był w tych tulejkach. To są nowe tulejki, tutaj, z dolnej i z górnej. O-ringi są już spłaszczone i właśnie na tych tulejach leciało. A składa się to w ten sposób, że te tuleje wchodzą tutaj w chłodnicę i następnie całość jest montowana do podstawy filtra oleju. No, nieprzyjemna robota, bo brudna robota. Czasami puszczają te chłodnice oleju, że miesza się woda z olejem, ale w tym wypadku jest czyściutko. Płyn również spuszczony jest czyściutki. Teraz w tej chwili pójdzie to wszystko do umycia chemią, tak żeby to wyglądało fajnie, świeżo. No i tam przy silniku też będzie to umyte. Następnie wszystko będzie zmontowane. No i tak. A podstawa jeszcze dla tych, którzy by chcieli się dowiedzieć, trzyma się na 5 śrubach. Trzy śruby z tej strony, dwie śruby z tej strony, a tutaj mamy czujnik ciśnienia oleju. Tak to wygląda. No nic, biorę się za mycie. Przygotowane, odtłuszczone, stara uszczelka zeskrobana, tam też trochę umyte, także tego oleju tutaj z góry już praktycznie nie ma. Pozostało umyć silnik od dołu, ale ja już się tym nie będę zajmował. No także tak, chłodnica oleju też wymyta. Całość składam na nowym filtrze oleju. Będę zalewał też to przez filtr. Także pewnie widzimy się za chwilę. Olejem zalane. Pozostaje założyć rurę tutaj na przepustnicę do interkulera. I co? Palimy motor. Patrzymy, czy gdzieś nie leci. No także tyle. Ja autko mam już odpowietrzone, zagrzane. Zagrzało się do 92 stopni. Termostaty się pootwierały. Płyn chłodniczy jest w porządku, także nie ma żadnych błędów, nie ma też żadnych wycieków. Jeśli komuś pomogłem, to cieszę się niezmiernie. Także tyle na dzisiaj. Myślę, że widzimy się w jakimś kolejnym odcinku. Cześć!